sprzedaliście te nieruchomości za kwotę ponad 189 milionów. Mówimy o trzech nieruchomościach, które są wypisane w uzasadnieniu projektu tej uchwały na odwrotnej stronie. Zbycie tych nieruchomości, sprzedaż tych nieruchomości przez szpital na rzecz Grudziąckich Inwestycji Medycznych umożliwi zmniejszenie długu szpitala i zmianę sytuacji finansowej szpitala w roku 2016. Zmiana sytuacji finansowej szpitala w roku 2016 umożliwi z kolei pokrycie długu za rok 2015, jak również za rok 2016. Kwota 189 milionów jest zaproponowana przez operat szacunkowy, przez rzeczoznawcę według wartości rynkowych. Nie mówimy o nakładach, które są poniesione na budowę tych trzech budynków, natomiast mówimy o wartości rynkowej. Budynki macie Państwo, jakie to są budynki? Macie Państwo na załączonym zdjęciu. Są to trzy budynki w sumie o powierzchni, proszę Państwa, łącznie, tam są pojedynczo, o powierzchni 16 116 metrów kwadratowych. Budynki stoją na działce, która została przez gminę sprzedana do szpitala, czyli budynki są również własnością szpitala. Szpital chce sprzedać te budynki trzy razem z gruntem, który wcześniej był gruntem Grudziąckich Inwestycji Medycznych. Jak wspomniałem wcześniej, transakcja ma również duży wpływ na projektowany budżet naszego miasta w roku 2017. Zaprosiłem na dzisiejszą sesję oczywiście oprócz pana dyrektora szpitala również ekspertów z firmy z Instytutu pana profesora Modzelewskiego, który opiniował tę sprzedaż tych nieruchomości na rzecz GIM-u i korzyści, jakie szpital odniesie, zmniejszając swój dług. Chciałbym Państwa radnych poinformować, że sprzedaż nieruchomości na rzecz GIM-u jest pierwszym etapem restrukturyzacji naszego szpitala. Drugim etapem po przeniesieniu zobowiązań do GIM-u jest wystąpienie o kredyt restrukturyzacyjny do jednego z banków w Polsce. Kredyt restrukturyzacyjny nie na funkcjonowanie szpitala, ale na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów o wysokich oprocentowaniach. Trzecim i ostatnim etapem jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania szpitala. Proszę Państwa, zwróciłem się do różnych podmiotów, do pana wojewody, do regionalnej izby, do pana marszałka, do związków zawodowych, które funkcjonują w szpitalu, o wydelegowanie swoich przedstawicieli do zespołu, który ma restrukturyzować nasz szpital. Czekałem z powołaniem zespołu, aż nadejdą do mnie odpowiedzi od tych wszystkich instytucji, do których się zwróciłem. Ostatnia odpowiedź nadeszła 8 listopada, więc dniem dzisiejszym powołałem 11-osobowy zespół do spraw restrukturyzacji, zarządzeniem moim do spraw restrukturyzacji szpitala. Jak powiedziałem, będzie się składała ta restrukturyzacja z trzech części. O pierwszą część, będącą planem takim szerszym, dzisiaj do Państwa apeluję o wyrażenie zgody na zbycie tej nieruchomości na rzecz Grudziąckich Inwestycji Medycznych. To tyle, Panie Przewodniczący. Nie jest bezprzedmiotowa, dlatego, że ponieważ Rada Społeczna Szpitala podjęła decyzję, odmówiła jakby wydania opinii na temat tej transakcji, czyli zbycia nieruchomości i obiektów do GIM-u, a jak wiadomo, opinia jakakolwiek, pozytywna czy negatywna, ale jakaś jest ustawowo wymagana. Ponieważ taka rada uznała, że
no, nie otrzymała elementarnych, podstawowych materiałów, które byłyby konieczne, aby podjąć taką odpowiedzialną decyzję, zdecydowała, że będzie procedowała tę opinię po otrzymaniu materiałów, które zostały wymienione, i odbędzie się to w najbliższym możliwym terminie, kiedy te materiały zostaną otrzymane, czyli na następnym posiedzeniu Rady Społecznej. W związku z tym, nawet jeżeli dzisiaj taka uchwała byłaby podjęta, no to będzie dotknięta wadą prawną, jaką jest brak opinii Rady Społecznej Szpitala, która, tak jak powiedziałem, na zbycie szpital musi otrzymać zgodę Rady, znaczy zgodę, musi otrzymać opinię, mieć opinię Rady Społecznej. To jest jakby jedna uwaga. Natomiast co do samego meritum, to proszę Państwa, wokół tej sprawy dzieją się rzeczy zadziwiające. To podzielali też, o tym była mowa też na Radzie Społecznej Szpitala. Mianowicie każe się nam decydować, podejmować decyzję o ogromnej kwocie, o transakcji wartej 190 milionów złotych, nie dostarczając żadnych elementarnych, podstawowych materiałów, które pozwoliłyby taką decyzję podjąć. Okazuje się, że w ostatni czwartek dokonano transakcji między GIM-em a szpitalem, gdzie GIM sprzedał grunt, który kilka lat temu wnieśliście Państwo do GIM-u jako apel. Ten grunt jest obciążony 300-milionową hipoteką na rzecz Siemens Finance pod jako zabezpieczenie 150-milionowej pożyczki, którą GIM otrzymał. Dzisiaj jakby do pełni dysponowania tym gruntem, tą nieruchomością i tym, co na tej nieruchomości się znajduje, to właśnie było to, że GIM był co prawda właścicielem nieruchomości, gruntów, natomiast na gruncie nakłady poniósł szpital. Dzisiaj po tej decyzji ma to stać się, trafić w jedne ręce do spółki Grudziąckiej Inwestycje Medyczne. Oczywiście jest to transakcja o niezwykłej wręcz skali zagrożeń. Dlaczego? Dlatego, że GIM jest spółką, która praktycznie nie ma dochodów. Nie ma zagwarantowanej sytuacji, że będzie w stanie te długi, które ma, będzie w stanie obsługiwać i spłacać. W związku z tym jest jakby absolutnie niezbędne czy konieczne, aby spółka GIM miała zagwarantowane, stałe, kilkunastoletnie dofinansowanie na poziomie kilkunastu milionów rocznie. Póki co takiego zagwarantowania nie ma. Mówi się o pewnych obietnicach, mówi się na to pan marszałek, coś tam, prawda, może dorzuci albo ktoś inny, ale my wykonujemy operację, która będzie miała bardzo praktyczne konsekwencje. Puszczamy do spółki o bardzo niepewnej dzisiaj sytuacji 190-milionowy majątek. Tego w takim trybie zrobić nie wolno. Państwo radni, no wszystko co dostaliśmy, to jest porządek obrad, to jest treść uchwały i trzyzdaniowe uzasadnienie. No moim zdaniem to jest kpina, żeby na takiej podstawie podejmować tak poważne decyzje dotyczące sprzedaży znacznej części majątku szpitala. Właściwie jedynym dochodem, o jakim może mówić spółka, no, który jakoś będzie pewny, to jest ten dochód, który, jak zapewnia prezes i dyrektor szpitala, będzie uzyskiwała z dzierżawienia tego nabywanego właśnie od szpitala majątku szpitalowi. Dzisiaj pan dyrektor mówił, że to będzie dochód rzędu miliona, może półtora miliona złotych. Mówi się, że będzie wynajmował te obiekty za 5 zł, czy tam 10 zł, nie wiem dokładnie ile. Otóż, panie prezesie, ja nie wiem, jak pan obroni tego typu, ponieważ jest mowa o tym, że szpital ma wynajmować te pomieszczenia na warunkach rynkowych. Zapewniam pana, że wynajem pomieszczeń w Grudziącu
to jest, to nie jest 5 ani 10 zł za metr kwadratowy. Ja już kwadratowałem, że jak pan dyrektor da 5, to ja dam 7,50 i proszę mi wynająć, będzie to bardziej rynkowe, prawda? W związku z tym nie wiem, czy będzie pan w stanie obronić rynkowość tego, tej dzierżawy, bo przecież rynkowa powinna być taka dzierżawa, która zapewni spółce obsługę i spłatę ciążących na niej zobowiązań. A tych zobowiązań, jak pan sam wie, nie jest 1 000 000 czy 1,5 miliona rocznie, tylko 15 milionów rocznie. W związku z tym nie wiem, czy potrafi pan się wybronić przed zarzutem działania na szkodę spółki. Ale to jest jakby problem, którym się pan będzie martwił w momencie, kiedy będzie pan podpisywał taką umowę ze szpitalem. Póki co, tym, na czym my powinniśmy się pochylić, to przede wszystkim powinniśmy zażądać kilku podstawowych, elementarnych dokumentów. Takich jak akt notarialny transakcji, która 2 dni temu została z jakichś powodów dokonana w kancelarii prawnej notarialnej w Warszawie. Ja ten akt mam, udało mi się go na Radzie Społecznej wybawić, czy tam otrzymałem, dlatego myślę, że co prawda pan prezydent twierdził, że a co mi przyjdzie z czytania takiego aktu? No, przyjdzie, ja mam, umiem czytać, potrafię też czytać ze zrozumieniem i nawet taki język jak język aktu notarialnego też sobie z tym poradzę. Myślę, że wielu innych radnych też chciałoby taki akt notarialny zobaczyć, zanim podniesie rękę za 150 milionami, 190-milionową transakcję. Poza tym chciałbym zobaczyć coś, czego podobno częścią ma być ta transakcja, o której się mówi. Otóż proszę państwa, my o planie restrukturyzacji długów szpitala, to my słyszymy już niemal 2 lata. I wiemy, jak wiele tam było kłamstw, fałszerstw, oszustw, prawda, wojewoda, marszałek przejmował, no cuda nie widać się działy i czegoś takiego nie ma, proszę państwa. Dopóki nie zobaczę takiego dokumentu, który można by uznać za realny plan restrukturyzacji szpitala, to opowiadanie o tym dłużmy między bajki. Tylko że teraz ma się stać coś, czego już niestety, jeżeli istnienie tego planu okaże się bajką, to niestety cofnięcie tej transakcji, którą mamy dzisiaj podjąć, już możliwe nie będzie. Dlatego zastanówmy się. Ponadto chciałbym, aby decydując o tym, że zgadzamy się na sprzedaż tej nieruchomości z nakładami w wysokości 190 milionów do spółki Grudziąckie Inwestycje Medyczne, chciałbym mieć pewność, że nie sprzedajemy tego do spółki, która za 2-3 miesiące będzie trupem. Czyli takiej, która ma gwarancję dokapitalizowania albo uzyskania takich dochodów z innych źródeł, które będą mogły uchronić ją przed bankructwem, bo innej możliwości nie ma. Natomiast wystawiamy na ogromne ryzyko majątek warty, tak jak powiedziałem, 190 milionów. Tych dokumentów nie mamy, tego planu nie mamy. Ryzyko jest wielkie i tu nie zgadzam się, bo pan prezydent twierdzi, że jakby zapewnienie czy zagwarantowanie dokapitalizowania, bo na razie to oczywiście nie będziemy mieli ani pan marszałek niczego nie potwierdzi na piśmie, ani nie uzyskamy żadnych innych zapewnień. Więc jedyną gwarancją dla tej spółki może być gwarancja ze strony organu prowadzącego, założycielskiego, czyli ze strony miasta. Ale do tego potrzebna jest decyzja Rady Miejskiej. Do tego potrzebna jest zmiana wieloletniego planu finansowego. Ja nie wiem, czy my mamy prawo taką gwarancję dać, ale to jest jakby zmartwienie innego rodzaju. Natomiast ta gwarancja musi być nie wtedy, kiedy my pozbędziemy się tego majątku, kiedy szpital sprzeda ten majątek spółce, tylko zanim to zrobi.
Jeżeli zmodyfikujemy WPR w taki sposób, że na kilkanaście lat zapiszemy kilkanaście milionową do dokapitalizowania tej spółki, to wtedy można powiedzieć, że wykonanie tej operacji, do której się nas dzisiaj namawia, jest bezpieczne. Jest bezpieczne, ponieważ czymś jest zagwarantowane. Jeżeli po drodze spadnie nam z nieba, wygramy w totolotka albo marszałek coś da, no to wtedy zmodyfikujemy ten WPR tak, żeby odciążyć miasto. Ale póki co, dopóki taki gwarancji nie ma, to jedynym gwarantem tej operacji może być tylko i wyłącznie miasto. I ta operacja musi dokonać się w ten sposób. Także jak powiedziałem, takiej decyzji na pewno nie możemy podjąć na podstawie tych dokumentów, tych dwóch kartek, które dostaliśmy, czyli planu dzisiejszego, planu porządku obrad i treści tego i trzyzdaniowego uzasadnienia. Nie wiem jak Państwo, ale ja, dobrze, że jest tu sporo mieszkańców, ponieważ ja nie czułbym się komfortowo, gdybym miał, patrząc w oczy mieszkańcom, powiedzieć, że na podstawie tych trzech zdań i tych dwóch kartek jestem w stanie odpowiedzialnie podjąć decyzję o 190 milionach miejskich pieniędzy i o miejskim majątku. Po spełnieniu tych warunków możemy do sprawy wrócić. Dzisiaj te warunki nie są spełnione i to potwierdziła również Rada Społeczna Szpitala. I tak jak powiedziałem, w mojej ocenie odmowa wydania tej opinii i przeniesienie procedowania na następne posiedzenie Rady sprawia, że podjęcie tej uchwały w dniu dzisiejszym będzie dotknięte wadą prawną, którą zakwestionuje pan wojewoda kujawsko-pomorski. Jeżeli mimo to będzie tendencja na to, żeby taką decyzję podjąć, to chciałbym powiedzieć, że jest tylko jeden powód. Jutro wszyscy Państwo otrzymacie, mam nadzieję, że specjalnie się zjawię, bo to chyba, że dziś będę mógł odebrać, bo mam nadzieję, że jest gotowy, skoro jutro mija termin, że otrzymamy projekt budżetu miasta, który trafi do Regionalnej Izby Obrachunkowej i chciałbym się również nad tym projektem pochylić. Być może później trzeba będzie dokonać oczywiście zmian w UKF-ie i w samym budżecie, jeżeli się okaże, że dokonujemy tej transakcji. Natomiast myślę, że pośpiech, tryb, w jakim się to robi, jest uważam skandaliczny, związany jest i wynika tylko z tego, że w przeciwnym razie, pan prezydent jest przekonany, że w przeciwnym razie nie będzie w stanie przygotować realnego projektu budżetu, który mógłby uzyskać pozytywną ocenę RIO. Ale uważam, że to jest powód stanowczo za słaby, żeby tak ryzykowną decyzję podejmować na łapu capu. I to jesteśmy winni mieszkańcom, żeby sprawując mandat w ich imieniu i z ich jakby poręczenia, żebyśmy decyzję o naszym mieście, przynajmniej decyzję o takiej skali, podejmowali w sposób absolutnie odpowiedzialny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Oddaję głos panu prezydentowi. I chciałbym tu kilka uwag do wystąpienia pana radnego Wiśniewskiego. Po pierwsze, no jutro się pan przekona, że w planie budżetu na rok 2017, w projekcie budżetu, w wieloletniej prognozie finansowej do roku 2031 jest zabezpieczenie kwoty 13 milionów rocznie na dokapitalizowanie spółki Grudziądzkie Inwestycje Medyczne. Spłata kredytu w tym samym okresie do 2031 roku to właśnie to jest taka kwota około 13 milionów, niespełna 13 milionów rocznie. Też chciałbym pana radnego poinformować, że ceny dzierżaw na działalność medyczną są ustawowo mniejsze niż inna działalność rynkowa. I tak na przykład w Grudziądzu działalność medyczna związana z podstawową opieką zdrowotną, gdzie niektóre spółki dzierżawią od Grudziądza budynki,
Najwyższa kwota jest 4,75 za metr kwadratowy. Przypominam jeszcze raz, ustawowo zmniejszona kwota na działalność medyczną. Cena 10 zł na przykład, o której wspomniałem na posiedzeniu Rady Społecznej, pochodzi z dzierżawy budynków szpitala od innej firmy we Wrocławiu. Ja nie mówię, jaka ta cena będzie, bo to jest kwestia ewentualnych negocjacji pomiędzy spółką a szpitalem. Ja tylko mówiłem kwoty od do. Ja powiem tak, oczywiście dokapitalizowanie spółki jest możliwe również przez inne podmioty samorządowe. Nie oczekuję dokapitalizowania. To jest najprostsza forma przeznaczenia środków finansowych poprzez nabycie udziałów spółki. Taką formę chciałby wykonać w taki sposób dokapitalizowania pan marszałek, ale oczywiście zobaczymy dopiero, jak to będzie. Ale takie deklaracje pana marszałka są i wiem, że odpowiednia uchwała ma stanąć na sesji 26 listopada na sesji sejmiku. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie pan marszałek publicznie w różnych układach zobowiązał się do dokapitalizowania spółki. Szanowni Państwo radni, oczywiście nigdy nie jest dokumentów, uchwała jest prosta i jest załączoną mapką. Natomiast wszystkie operaty szacunkowe, no nie sposób dołączyć. Nie sposób dołączyć aktu notarialnego do tej uchwały. To możemy jedynie Państwa tu poinformować o wszystkich szczegółach publicznie. Każde słowo jest zapisywane na magnetofon i przekazywane potem do protokołu. Jest to wszystko tu oficjalne, o czym my mówimy. Podjęcie tej uchwały w dniu dzisiejszym spowoduje dalsze sprawy związane z restrukturyzacją. Dalsze. To będzie drugi etap. Tak jak powiedziałem wcześniej, negocjacje z bankami o pozyskaniu kredytu na restrukturyzację. Nie podjęcie, jest przewleczenie sprawy na jakiś nieokreślony termin i wpłynięcie na funkcjonowanie szpitala. Apeluję do Państwa radnych o podjęcie tej uchwały w dniu dzisiejszym. Panie prezydencie, oddaję swój głos teraz. Czyli tak długo, na jaki czas udzielony i rozłożona jest spłata kredytu, tak długo mamy, licząc tylko na siebie, ale powiedziałem, że możliwości będziemy mieli inne. Jest ujęte zabezpieczenie spłaty kredytu dla GIM-u w wysokości 13 milionów złotych. Ale proszę Państwa, przychód GIM-u z dzierżawy to może być, załóżmy w zaokrągleniu, od 1 miliona do 2 milionów rocznie, w zależności jakie będą te stawki czynszowe. Więc ta kwota byłaby zmniejszona o ten przychód, to jest oczywiste. Więc my mamy na dzień dzisiejszy wpisaną taką kwotę, jaka samodzielnie wystarczy do zabezpieczenia gruziąckich inwestycji medycznych. Odnosząc się tutaj do pana radnego Andrzeja Psieńskiego, ja bym z samej sprzedaży do GIM-u majątku szpitala się nie obawiał, dlatego że kiedy powołaliśmy GIM 5 lat temu, doskonale pamiętamy, że to GIM miał zdobyć finansowanie i miał zbudować te obiekty. Ostatecznie skończyło się na tym, że GIM udzielił pożyczki szpitalowi, to szpital zrealizował te inwestycje. Dokładnie ten sam wzór obowiązuje w Kujawsko-Pomorskich Inwestycjach Medycznych, które to są inwestorem w imieniu samorządu województwa. Bardzo proszę pana radny Andrzej Wiśniewski i pan Sławomir Szymański. Proszę zacząć głos, bo to nie jest istota sprawy, to jest to sądzę Rodzinkowicz. Ja tylko pokazuję, jak niewielka część tych dochodów będzie wpływała, jak niewielką część swoich kosztów finansowych będzie pokrywał GIM z tej działalności, z tej dzierżawy, to jest jedno. Natomiast bardzo realne jest to, że to mówi do 31 roku, po 13 milionów rocznie. To poniekąd pokazuje część tej katastrofy, do której Państwo doprowadziliście. Tę część ma przejąć miasto. Ja nawet się od tego nie odżegnuję od razu i nie neguję zupełnie tego pomysłu, tylko uważam, że ta operacja musi być bardzo starannie przygotowane i zabezpieczone. To jest raz, żeby ten majątek nie stał się bardzo szybko łupem wierzycieli, którzy go wyegzekwują. To jest raz. Natomiast druga rzecz, to proszę Państwa, bałbym się jeszcze jednej sytuacji. Do tej sytuacji, Panie Prezydencie, doprowadziła Pańska polityka i polityka dyrektora Nowaka.
Mówienie o restrukturyzacji, mówił Pan o marszałku, coś tam obiecał i tak dalej, usłyszeliśmy, czy ja bym spytać, gdybym był złośliwy, to bym spytał, jak zaawansowane są prace Pana Marszałka nad przejęciem szpitala, bo bodajże po półtora roku temu byliśmy informowani, że została to pierwszy, nawet w tym roku, że takie działania zostaną podjęte, więc to na razie odłóżmy to, co Pan Marszałek obiecał, czego nie obiecał, na piśmie rozumiem, nic nie mamy. Proponuję o tym nie rozmawiać, dopóki czegoś takiego nie będziemy mieli. Natomiast jest inna sprawa. Mówi się o tym, że dokonanie tej operacji, czyli de facto wrzucenie tych długów do miasta i objęcie przez miasto, jakby podjęcie obowiązku dokapitalizowania spółki GIM, da możliwość zaciągnięcia kredytów restrukturyzacyjnych. Komu? Dyrektorowi Nowakowi, szpitalowi. Proszę Państwa, przez ileś lat nikt nie upilnował tego szaleństwa kredytowego, które dzisiaj próbujemy rozwiązać. Przez ileś lat ktoś biernie przyglądał się temu, jak zaciągano kredyty w lichwiarskich firmach. I dzisiaj Państwo uważacie, że możemy ze spokojem pozwolić, aby zaciągano kredyt i wierzyć w to, że tym razem ktoś tego upilnuje? Nie. Za moment możemy się obudzić z sytuacją, że miasto ma do spłacenia 190 milionów w gminie, ale szpital ma dług rzędu 500 milionów. W takiej sytuacji też się możemy obudzić. Nie boicie się tej sytuacji? Nie spędza wam to z ust powiek? Bo mi spędza, naprawdę. I tego się bardzo obawiam. I dlatego domagam się jasnego planu restrukturyzacji, poważnego planu przedstawienia go i dopiero wtedy, uważam, możemy podejmować odpowiedzialne decyzje. I ostatnia rzecz, o której pan prezydent nie mówił. Jak pan, co pan sądzi o tej wadzie prawnej, jaką będzie miała uchwała Rady Miejskiej o zbyciu podjęta bez opinii Rady Społecznej? Bo nie słyszałem, chyba nie było. To nikt nie będzie mógł ich przeznaczyć na inny cel, aniżeli tylko restrukturyzację. Są to kredyty celowe, którymi się spłaci wcześniej zaciągnięte, bo to umowa bankowa na tym będzie tak spisana, więc tu nie ma absolutnie najmniejszej wątpliwości, że tak będzie. Pan wspomina też o kredytach lichwiarskich. Kredyty lichwiarskie pan dyrektor nie zaciągał na ogłosznika. Kredyty lichwiarskie były konsekwencją przejmowania faktur, które nie były faktury, czyli od dostawców do szpitala, które nie były zapłacone w terminie 30 dni i to były głównie faktury, które miały duży wpływ na ratowanie zdrowia i życia mieszkańców. I te faktury wykupywały firmy finansowe, które właśnie z faktury kredytowały w bardzo wysokim procencie, 8-10%. Będzie pan zadowolony. Proszę Państwa, pan dyrektor poprosił Radę Społeczną o opinię. Rada Społeczna własną decyzją takiej opinii nie podjęła. Ja dzisiaj na gorąco nie wiem, jakie będą skutki prawne, gdyby bez procedowania, bez tej opinii. W każdym bądź razie pan dyrektor poprosił o taką opinię i Rada własną decyzją tą opinię odsunęła. Urzędu Miasta, którzy zdając sobie z tego sprawę, że ta uchwała nie ma opinii Rady Społecznej Szpitala, czy nie sądzą, że ta uchwała w ogóle nie powinna być procedowana i panie przewodniczący, czy zgodnie z tym, co Rada Społeczna Szpitala sugerowała, aby nie głosować dzisiaj na tym i przenieść to zupełnie na inny dzień, na inny moment, aż wszystkie te dokumenty spłyną, ale przede wszystkim też, panie przewodniczący, no chyba opinia prawna w tej kwestii, czy możemy głosować nad taką uchwałą, która tej opinii nie ma, czy też nie. Bo z tego co wiemy, szanowni państwo, zdają sobie doskonale z tego sprawę, że pan prezydent i jego zastępca wielokrotnie wchodzili w tematy, które były śliskie i które mówiono nam, że są zgodne z prawem. Okazywało się, że zgodne z prawem nie były. W związku z tym my po raz kolejny mamy tutaj dylemat, czy w ogóle nad taką uchwałą możemy dzisiaj głosować. Panie przewodniczący, chciałbym, żeby pan się w tej kwestii wypowiedział. Proszę, przewodniczący. Wysoka Rado,
Jak Państwo dobrze wiecie, jest to wniosek Pana Prezydenta o zwołanie sesji. Pan Prezydent zadecydował, jaki projekt uchwały jest przedstawiany. Pan Prezydent także decyduje, czy ten projekt będzie dalej procedowany. I w tym wypadku do Szanownej Rady leży decyzja, czy taka uchwała zostanie podjęta. Dziękuję. I są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest procedowanie nad tą uchwałą. Uważamy, że procedowanie nad tą uchwałą w trybie sesji nadzwyczajnej i przy takim bardzo ograniczonym dostępie do informacji jest błędne, jest niepoważne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówimy o bezpieczeństwie tej transakcji. Dlatego, że ta transakcja, ona może być przeprowadzona, tylko mówimy o pewnym zestawie bezpieczników i to dzisiaj powinniśmy otrzymać cały pakiet uchwał, które powinny być związane z tym przeniesieniem nieruchomości do GIM-u. O tym wspominał już Pan Radny Wiśniewski. Mówię tutaj o uchwale o WPF-ie. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta spółka przez kolejne 15, 15, 20 lat będzie wymagała dokapitalizowania na poziomie 15, być może 13 milionów złotych. I to powinno się znaleźć w uchwale WPF. Po drugie, jeżeli nic nie zmienimy w samym szpitalu, nie dokonamy tam restrukturyzacji, nie dokonamy zmiany statutu, a to też musi się odbyć w drodze uchwały Rady Miejskiej, statutu, w którym zostanie zapisane zasady tworzenia planu finansowego, takiego planu, który będzie realistyczny, który będzie, nie będzie dwustronicowy, ale będzie rzeczywiście zakładał wszystkie aspekty funkcjonowania szpitala, to istnieje zagrożenie, że za pół roku, za rok okaże się, że szpital z tych 300 milionów złotych po oddłużeniu będzie miał na koniec roku kolejne 350 milionów. Więc powinniśmy, żeby odpowiedzialnie procedować nad tą uchwałą, powinniśmy podjąć cały zestaw uchwał, które będą bezpieczne dla funkcjonowania GIM-u, bezpieczne dla funkcjonowania szpitala i także miasta. Także trzeba jasno powiedzieć mieszkańcom o pewnych niebezpieczeństwach, które idą są związane z tą uchwałą. Mówię tutaj chociażby o możliwości upadłości GIM-u. Pan Prezydent powiedział o podpisaniu umowy na preferencyjnych warunkach, jeżeli chodzi o dzierżawę. Ale pamiętajmy, majątek GIM-u został wyceniony rynkowo na gigantyczną kwotę, 190 milionów złotych. A dzierżawa tak naprawdę jest na bardzo skromnym poziomie. Co to oznacza dla GIM-u? Dla GIM-u oznacza to, że zwrot z tej inwestycji następuje po 150 latach de facto. Czyli patrząc na to w sposób taki biznesowy, podpisanie takiej transakcji jest to... w normalnych realiach rynkowych jest po prostu niemożliwe. Dlatego z góry wiadomo, że GIM musi funkcjonować, czy musi żyć z dokapitalizowania miasta. I to jest bezpieczeństwo funkcjonowania tej spółki. Jeżeli okaże się, że za kilka miesięcy zabraknie na funkcjonowanie tej spółki, to oznacza, że tą spółkę może przejąć wierzyciele, a z tego mogą wypływać kolejne konsekwencje dla szpitala, bo wtedy dzierżawa nie będzie za 5 zł, tylko będzie za 105 zł. I to koszty dzierżawy będzie musiał ponieść szpital. Więc musimy mieć świadomość tego, że podejmowanie tej decyzji przy tak nikłej wiedzy i nikłych informacjach czy dokumentach, które zostały nam dostarczone w trybie sesji nadzwyczajnej, jest w mojej ocenie nieodpowiedzialne. Jeżeli chodzi o uchwałę budżetową, to budżet wyjątkowych przypadkach można uchwalić do końca stycznia. Wydaje mi się, że dzisiaj mamy takie wyjątkowe okoliczności i nic się nie stanie, jeżeli będziemy procedowali nad tą uchwałą w normalnym trybie i podejmiemy uchwałę budżetową w styczniu, a nie w grudniu, a będziemy działać w przekonaniu, że podejmujemy odpowiedzialne decyzje. Dziękuję bardzo. Zadałem Panu pytanie, bo Pan bierze na siebie odpowiedzialność.
czy ta uchwała jest zgodna z prawem, ale z drugiej strony zadałem pytanie też biurowi prawnemu, czy ta uchwała bez opinii społecznej Rady Szpitala jest zgodna z prawem i chciałbym uzyskać odpowiedź. Panie prezydencie, bardzo mogę prosić o pana pracę, czy pan kierował odpowiedź. Mogą? Proszę Państwa, opinia społecznej rady jest tylko opinią. Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie, aby Rada Społeczna, nie wydając, mogła blokować Wasze działania. Proszę sobie wyobrazić, że nigdy nie zostanie wydana taka opinia i w tym wypadku nigdy byście Państwo nie mogli podejmować uchwały. Tutaj Rada Społeczna nie ma szansy na posiedzeniu wydać opinię. Nie skorzystała z tego prawa. Także w mojej ocenie, jeżeli Państwo będziecie podejmowali uchwałę Rady Miasta, nie widzę podstaw do zakwestionowania Waszej uchwały. Nie, ale czy są potrzeby do uchwały? Dobrze, Szanowni Państwo, 2 minuty przerwy i rozpoczniemy dyskusję na sesji Rady Miasta. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja została zwołana przez Pana Prezydenta. Wpłynęło stosowne pismo, w tym momencie Państwa zapoznam z pismem Pana Prezydenta. Ono jest datowane z 8 listopada 2016 roku. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym składam wniosek o zwołanie sesji na dzień 14 listopada 2016 roku na godzinę 16.30. Raczej się proszę o zwołanie wspólnego posiedzenia komisji przed sesją na godzinę 16. Porządek obrad w załączeniu. W oparciu o ten porządek, Szanowni Państwo, został sporządzony porządek obrad. I jesteśmy teraz już w punkcie przedstawienia porządku obrad. Pan Prezydent się do mnie zgłaszał. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Jedynym motywem wystąpienia o sesję nadzwyczajną, jaki mi przyświecał, to była chęć jak najszybszego rozpoczęcia procesu regulowania zadłużenia szpitala. Myślę, że dla dobra mieszkańców i dla jasności naszego budżetu. Budżet, jak tu było już wcześniej wspomniane na posiedzeniu komisji, jest przekazywany Państwu radnym do dnia jutrzejszego i tak samo Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Ustalenia związane z rozpoczęciem procesu restrukturyzacji, są dla konstrukcji budżetu na rok 2017 niezwykle istotne. Oczywiście z punktu widzenia formalnego Pan Przewodniczący Komisji Budżetu ma rację, mówiąc, że termin jest w wyjątkowych wypadkach do końca stycznia i ten termin może być uznany jako wyjątkowe wypadki. Ale powiem tak, proszę Państwa, oczywiście będąc dzisiaj na posiedzeniu Rady Społecznej, zapisaliśmy, jakie Rada Społeczna oczekuje dokumenty, żeby dostarczyć. Mam przeświadczenie, a niemal jestem pewien, że jakie dokumenty bym nie dostarczył, to i tak Rada Społeczna, przynajmniej część Rady Społecznej, będzie chciała nowe dokumenty po to, żeby to przedłużyć. Proszę Państwa, na posiedzenie Rady Miasta w grudniu przedłożymy Państwu radnym zmianę statutu. Przygotowanie do nowego statutu, do zmian w statucie szpitala już są w toku. Zwróciliśmy się jakiś czas temu do różnych organizacji i instytucji z prośbą o uwagi, a i Regionalna Izba Obrachunkowa w ostatnim tygodniu przysłała dokument, w którym uważa, że decyzja Rady z 2012 roku, kiedy to zmieniła się ustawa o działalności leczniczej, powinna być zmieniona bardziej szczegółowo. Więc te przygotowania będą Państwu przekazane jako projekt uchwały zmiany statutu w grudniu. W grudniu chciałbym przypomnieć, mamy dwie planowane sesje. Pierwsza jest około połowy grudnia, a druga 28. Myślę, że 14 i 28. I na jednej z tych dwóch sesji, oczywiście wcześniej musi być opinia Rady Społecznej, jeżeli chodzi o statut, zostanie Państwu ten statut przedstawiony. Natomiast
dokumenty, jakie dzisiaj zażyczyła sobie Rada Społeczna, zostaną Państwu dostarczone i myślę, że no więcej, nie wiem, o jakie dokumenty chodzi. Spytam się jeszcze niektórych członków, o jakich dokumentach mówimy, bo dzisiaj było to wymienione na posiedzeniu Rady Społecznej, jest to zaprotokołowane. I te dokumenty postaram się dostarczyć, chociaż tak jak Pan Mecenas wspomniał, obsługujący dzisiejsze posiedzenie, mogę sobie wyobrazić, że zawsze będzie za mało dokumentów i zawsze będzie odsunięcie tematu na przyszły czas. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę głosy Państwa radnych, wycofuję mój wniosek o nadzwyczajną sesję związaną ze zbyciem nieruchomości na rzecz Wywiązkich Inwestycji Medycznych i przenoszę ją na czas, kiedy będę miał odpowiedzieć. Ile bym dokumentów nie dostarczył, to zawsze będą żądane kolejne. To proponuję sprawdzić, bo problem polega na tym, że Pan posłuchuje się logiką. W takim razie nie dostarczy żadnego dokumentu, ponieważ ani Rada Społeczna Szpitala, ani Rada Miejska, która miała teraz decydować, tak naprawdę nie dostała nic. Poza projektem uchwały nie dostała nic. Ale dobrze, że to zostało wycofane. Natomiast proszę Państwa, nam wiem, że przygotował wniosek do Pana Przewodniczącego, Pan Radny Grabowski, Przewodniczący Komisji Budżetu. I myślę, że jakkolwiek ten wniosek, jak rozumiem, nie będzie zgłoszony, bo jest bezprzedmiotowy, to miałbym jednak taką propozycję, ponieważ w tym wniosku, oprócz szerokiego, dobrego, solidnego uzasadnienia, jest bardzo dużo rozsądnych propozycji dotyczących tego, co należałoby zrobić, czy jak widzimy ewentualną procedurę dalszego postępowania w sprawie szpitala. I dlatego, jeżeli Pan Przewodniczący Grabowski pozwoli, to złożyłbym wniosek o to, aby projekt tego wniosku, łącznie z tym uzasadnieniem i z tymi 10 punktami, został dostarczony wszystkim radnym, bo nie wiem, czy wszystko otrzymał. Został dostarczony. Dobra, to w takim razie sprawa jest bezprzedmiotowa. Nie wiedziałem po prostu, czy to wszyscy dostali, no i tyle. Także tylko tyle. Dziękuję. To jednak chce Pan coraz więcej dokumentów. Znaczy, przed chwilą to powiedziałem, że będą znowu wymyślane jakieś dokumenty i chce Pan coraz więcej dokumentów. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy ja odpowiem już, bo zostałem wyjazdem wywołany. Tak? Przepraszam. Bardzo proszę Panie Radny. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, rzeczywiście to ja pisałem wspólnie z radnym Burbinem, wykorzystując ten długi weekend, jakby postaraliśmy się spisać w naszej ocenie 10 niezbędnych warunków, które czynią tą transakcję, o której dzisiaj mieliśmy dyskutować, bezpieczną. I także wpływają na zmianę polityki finansowej w szpitalu. Uważamy, że powinniśmy dyskutować nad całym zestawem, pakietem uchwał i działań, które są niezbędne dla powodzenia tej transakcji i bezpieczeństwa jej i dla miasta, i dla GIM-u, i dla szpitala. Dlatego zachęcamy Państwa radnych, pana prezydenta oczywiście do zapoznania się z tym. Zrobiliśmy to z naszą wiedzą i doświadczeniem, które i materiałami, którymi dysponowaliśmy w sposób taki, jak najlepiej. Nie bardzo dobrze. No, dziękuję bardzo. Jeżeli Szanowni Państwo nie ma uwag dalej do przedstawionego porządku obrad, mamy wniosek o zdjęcie uchwały. Pan prezydent jeszcze jakieś uwagi? Jest wycofany, ale ja... Panie Majkowski, będzie Pani...